Kamyk jest korzeniem doskonałym. Równy samemu sobie. Pilnujący swych granic. Wypełniony dokładnie pamiętnością. O zapachu, który niczego nie przypomina, niczego nie głoszy, nie budzi pożądania. Jego zapał i chłód są słuszne i pełne godności. Czuję ciężki wyrzut, kiedy go trzymam w dłoni. Ciało jego szlachetne przenika fałszywe ciało. Kamyki nie dają się swoić. Do końca będą na nas patrzeć okiem spokojnym, bardzo jasnym. Kochani Państwo, czy kamyki nie dają się swoić? Na to pytanie za chwilę odpowie nam zapewne grupa z fantazją, która wystąpi w krótkiej scence rodzajowej, opartej właśnie na poezji naszej noblistki Wisławy Szymborskiej w wierszu Rozmowa z kamieniem. I myślę, że grupa złamie zasadę twardego kamienia. Wiemy, kochani, że otaczają nas różnego typu przedmioty na co dzień, prawda? Większość z nich traktujemy tak użytkowo, nie poświęcamy wiele uwagi, przechodzimy wobec nich obojętnie. No, tymczasem te rzeczy, które znajdują się wokół nas i są wytworem kultury materialnej, poza tym, że mają to dosłowne znaczenie, one mogą stać się nośnikami pewnych głębszych treści. Mogą mieć również wartość symboliczną. A dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że przedstawiają one obraz historii. Przypominają nam też o tym, co było wcześniej. Przypominają nam o przeszłości. A niekiedy, kochani, odzwierciedlają nasze emocje, nasze odczucia. W wymiarze artystycznym świat przedmiotów, wierzcie mi, jest równie bogaty jak świat człowieka. A poetyckie dialogi prowadzone między jednostką a przedstawicielami materii nieożywionej, na przykład z kamieniami, pozwalają nam odkryć jakiś nowy wymiar, nowej rzeczywistości. Więc są też jakby odkryciem prawdy o nas samych, o której nie zawsze może my wiemy, pamiętamy. Posłuchajmy więc Państwo grupy z fantazją i odpowiedzmy sobie na to pytanie, czy kamienie dają się oswoić? A może jeszcze odpowiemy sobie na wiele innych nurtujących nas pytań. Thank you.
Odejdź. Jestem szczelnie zamknięty. Nawet rozbite na części będziemy szczelnie zamknięte. Nie wpuścimy nikogo. Nawet starty na piasek. Nie wejdzie. Powagę. Odejdź stąd. Nie mam mięśni śmiechu. Wielkie i puste sale, ale w nich miejsca nie ma. Piękne być może, ale poza gustem twoich ubogich zmysłów. Możesz mnie poznać, nie zaznasz mnie nigdy. Całą powierzchnią zwracam się ku tobie, a całym wnętrzem leżę odwrócony.
do drzwi kamienia. To ja. Puść mnie. Nie szukam w tobie przytułku na wieczność. Nie jestem nieszczęśliwa. Nie jestem bezdomna. Jestem ciekawa twojego wnętrza. Odejdź. Jestem pusty. Nie znam cię. Nie wejdziesz. Brak ci zmysłu udziału, nawet wzrok wyostrzony, aż do przechwidzenia nie zastąpi ci się nim się da na nic. Nie wejdziesz. Masz zaledwie zamysł tego zmysłu, ledwie jego zawiązek, wyobraźnię. Jeżeli mi nie wierzysz, zwróć się do liścia. Powie to, co ja. Do kropli wody. Powie to, co liść. Na koniec spytaj włosa z własnej głowy. Śmiech mnie rozpiera. Śmiech. Olbrzymi śmiech, którym śmiać się nie umiem. Nie mam drzwi. Jesteście zagadką. Miłość i przyjaźń skruszyły serce moje. Więc jadę przez czarne ziemie. Zwariował mój hipokamp. Miałem być wolny, a jestem jeniec roztocza, który kocham.
A ponadto są takie wydarzenia, które przeżyte wspólnie muszą zaowocować przyjaźnią i miłością. Bo miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości. Miłość nie szuka poklasku. Nie unosi się pychą. A kwiaty nie zakwitną bez ciepła słońca. Ludzie nie mogą stać się ludźmi bez ciepła przyjaźni. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Więc w tej ciszy, ukryty jak liść oswobodzony od wiatru, już się nie troska żaden z uchwałów wpływających dni, gdy wiem, że wszystko. A ty pamiętaj, nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę za tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem. Prosiłam Boga o wodę, dał mi ocean. Prosiłam Boga o kwiat, dał mi ogród. Prosiłem Boga o drzewo, dał mi las. Prosiłem Boga o przyjaciela, dał mi was. Prosiłam o towarzysza, abym nie żyła samotnie. Dał mi serce, abym mogła kochać wszystkich ludzi. Prosiłam o radość, a otrzymałam życie, abym mogła cieszyć się wszystkim. Niczego nie otrzymałam, o co prosiłam, ale dostałam wszystko, czego się spodziewałam. I w takim miejscu na tej chwili, gdzie wracasz z podróży dalekiej, gdzie kwitną wolne kwiaty, płyną rzeki, gdzie zapach lasu daje upojenie, gdzie wraca serca w spokojnie, gdzie ptaków nieustanne śpiewanie, gdzie słońca poranne wstawanie. Gdzie ludziom się zatrzymał czas, gdzie się kruszy serca głaz i chociaż minęło ponad 400 lat, to w Tomaszowie najpiękniejszy jest świat. Na roztoczu wśród zielonych lasów, pośród kul, pagórków i wzniesień, rośnie miasto od niepamiętnych czasów, a w nim kwitnie złota, piękna jesień. Czy to pachną wiosenne kaczeńce, czy upaja nas kwitnące lato, czy też jesień kładzie na nas złote wieńce. W całej Polsce jest pięknie, lecz za to Tomaszowie, Tomaszowie, znajdziesz wszystko, co zechcesz tylko. Tomaszowie, Tomaszowie, zadowolisz się każdą chwilką. I choć krótko słuchasz serca bicia, ono jednak od razu ci powie, żadnym z miast nie ma tak pięknego życia, jakie jest w naszym starym Tomaszowie. Chociaż wiele krain się zwiedziło, cała Polska kwitnie nam w oczach, lecz piękniejszej jeszcze chyba nie było i nie będzie od naszego Roztocza. Kwiaty zwiędną i lata przeminą,
Świat się zmieni, nie poznasz go wcale. Gdy rozstaniesz się z kochaną dziewczyną, smutek serce ci złamie, lecz za to w Tomaszowie znajdziesz wszystko, co zechcesz tylko. Tomaszowie zadowolisz się każdą chwilką. I choć tylko słuchasz serca bicia, ono jednak od razu ci powie, żadnych miast nie ma tak pięknego życia, jakie jest w naszym starym Tomaszowie. Tomaszowie, Tomaszowie, zadowolisz się każdą chwilą. Tylko słucha serca bicia, ono jednak od razu ci powie, żadnych z nas nie ma tak pięknego życia, jakie jest naszym starym Tomaszowie. Ole! Wystąpiła przed Państwem grupa z fantazją. Dzięki za zawsze. Tomaszowie, Tomaszowie, znajdziesz wszystko, co zechcesz tylko. Tomaszowie, zadowolisz się każdą chwilą. Choć krótko słuchasz serca bicia. Brawa na Jasi, że Pani Jasi, brawa, że nas koncerci. Jak tak zaczynamy, to ten scenariusz i przedstawienie powstało w tydzień. Oni mieli tylko tydzień na przygotowanie. Aż tydzień. Zaśpiewali, przedstawili, napisali scenariusz. Gadzia napisała. Brawo i pięknie. Obyśmy nie byli jak ten kamień, do którego się wstuka, a on nie ma mięśni, śmiechu ani żadnych innych, żebyśmy miłością i radością się tutaj dzielili. Mili Państwo, sala teatralno konferencyjna w tym momencie pustoszeje. Przechodzimy do sali obok. Rzucimy okiem, jak seniorzy ćwiczą. Czy są aktywni? Przedmieją i też nie wiem, że to jest.